Witaj, nazywam się Przemysław Bazanowski i pokażę Ci, jak korzystać z U21.pl. Najpierw pokażę Ci, jak poruszać się po całym serwisie, a później zaloguję się i zobaczysz opcje, które posiada zalogowany użytkownik. Zacznijmy od głównego menu, które znajduje się w górnej części. Niektóre z działów dzielą się na kategorie. Aktualności dzielą się na młoda ekstraklasa, boiskowe, klubowe, związkowe i turnieje. Wchodząc do kategorii boiskowe, pod spodem, na jasnym pasku, pojawia się pozioma lista kategorii i widzimy, że jestem w kategorii boiskowe. Teraz przejdę do kategorii turnieje. W ten sam sposób rozwiązaliśmy kategorie w całym serwisie. Podobnie poruszamy się po magazynie. Identycznie zmieniamy kategorię w dziale akcja. I tak samo wygląda to w dziale społeczność. Pod menu głównym znajduje się ścieżka linków pokazująca, w którym miejscu jesteśmy. Na przykładzie ligi pokażę, że warto z niej korzystać. Wchodzę w Liga. Wybieram województwo wielkopolskie i jedną z lig juniorów starszych. Wybierzmy mecz. Wełna Rogoźno, Sparta Szamotuły. Jesteśmy teraz na stronie meczu, ale załóżmy, że chcę przejść z powrotem do innej ligi. Wystarczy, że na ścieżce linków kliknę w Wielkopolskie. Świetnie. No i mogę teraz wybrać inną ligę z tego samego województwa. Jeśli chcesz wyszukać filmy wideo, artykuły albo ludzi, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki na samej górze. A teraz zaloguję się do serwisu i zobaczysz podstawowe opcje dla zalogowanego użytkownika. Po zalogowaniu po prawej stronie widzimy proste opcje. Profil kieruje nas do naszego profilu. Konto jest miejscem edycji i ustawień. Tuż obok jest znaczek wyłącznika, znany z pilotów od telewizora. To opcja wylogowania. Pod spodem widzimy małe ikonki na zielonym tle. To niezbędne opcje dla każdego użytkownika. Po kliknięciu w tą ikonkę rozwija się podręczna lista. Pierwsza ikona z kropką to lista naszych przyjaciół, którzy są teraz zalogowani. Następna ikona to ludziki, pokazująca najnowsze zaproszenia od przyjaciół. Dalej widzimy kopertę, czyli ostatnie wiadomości. Natomiast na końcu mamy najnowsze powiadomienia. Jeśli chcemy edytować profil lub wysłać wiadomość, albo zmienić ustawienia, wchodzimy w konto. W kolumnach mamy różne opcje. Jedne dotyczą profilu, inne wiadomości, kolejne rzeczy to treści, mamy również raporty, czy całkiem po prawej ustawienia konta. W całej edycji konta, czy jesteśmy w edycji profilu, czy wysyłamy wiadomości, albo sprawdzamy powiadomienia, lub chcemy zmienić adres e-mail, zawsze z prawej strony widnieje specjalny boks z pomocą, który dotyczy wyświetlanej strony. Chciałbym pokazać jeszcze ostatnią rzecz. Są takie strony, które zawierają dodatkowe opcje na ciemnym pasku. Na przykład strona profilu użytkownika ma opcję wysłania wiadomości i zaproszenia do przyjaciół. Strona drużyny umożliwia dołączenie do drużyny i wysłanie grupowego zdjęcia drużyny. Pamiętaj, na ciemnych paskach zawsze są jakieś przydatne opcje i warto z nich korzystać. To wszystko na tę chwilę. Oczywiście niektóre opcje mogły się zmienić lub pojawiły się nowe, ale ogólna nawigacja zostaje bez zmian. Jeśli zobaczysz jakieś błędy lub masz swoje sugestie, napisz na forum w kategorii serwis. Dziękuję i życzę miłego korzystania z U21.pl.